Witajcie, z tej strony Maciej Mazański, portal Eurowizja.org. Dziś znajdujemy się w studiu radiowym Radia Praga, gdzie już za moment rozpocznie się kolejne wydanie audycji Dobry Wieczór Europo, audycji poświęconej konkursowi piosenki Eurowizji. Dziś mam bardzo wyjątkowego gościa w studiu. Jest to Marcin Mroziński, który reprezentował Polskę podczas Eurowizji w Oslo w 2010 roku. Już za moment zaczynamy program. Lecimy. Tak, witam serdecznie. Legenda. To był całkiem dobry utwór. Dziękuję. Jedynie to mogę powiedzieć. Dziękuję dziś, bardzo. Dziś bardzo się cieszę, że mogę gościć tak wyjątkową osobę w naszym studiu, w programie Dobry Wieczór Europo. Jest to osoba, która promowała jedzenie polskich jabłek, zanim to jeszcze było modne. Marcin Mroziński. Dzień dobry, Marcinie. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie w imieniu moim, a przy okazji i Marcina Nieróbca, który napisał legendę. Cieszymy się, że utwór nadal jest grany i nadal się podoba. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i przyszedłeś, a niełatwo jest cię złowić, że tak to ujmę brzydko, ponieważ nie mieszkasz w Warszawie, mieszkasz w Londynie. Jak to się stało, że trafiłeś do Londynu? Niełatwo jest mnie złowić. W ogóle niełatwo jest mnie złowić aktualnie od lat trzech, bo od lat dokładnie trzech nie mieszkam w Polsce. Przeniosłem się za granicę. Na początku mieszkałem przez jakiś czas w Niemczech, gdzie pracowałem i grałem musicale objazdowe. Natomiast rok temu postanowiłem wynieść się do Londynu i postanowiłem zrobić coś ze swoim życiem, coś zmienić. I tak oto powstał Martin Fitch, czyli nowy ja. Nowy ja, nowa muzyka, nowe utwory, których premiera już bardzo, bardzo niedługo. No i dużo się dzieje. Chciałbym na ten temat z tobą porozmawiać, ale wcześniej jednak troszeczkę cofnąć się w czasie. Przed chwilą posłuchaliśmy legendy. Chciałem cię zapytać, co czujesz, jakie myśli przechodzą przez twoją głowę, kiedy słyszysz ten utwór? Pewnie po raz tysięczny, jak nie milionowy w swoim życiu. Dokładnie. To no, możesz sobie wyobrazić i wszyscy mogą sobie wyobrazić, jak często musiałem ten utwór zaśpiewać, jak często musiałem tego utworu posłuchać. Wciąż widziałem chyba eurowizyjny występ 3 razy, 4 razy może w swoim życiu. No, czyli niezbyt często. Co myślę? Przypomina mi się bardzo ciężki okres. Bardzo ciężki okres, bardzo trudny okres, bardzo dużo pracy. Nie wiem, no było ciężko, było fajnie. No ale też było i niefajnie, no. Co ukrywać. Było fajnie i było niefajnie. Legenda to jest już legenda. To było. Ja strasznie jestem dumny i cieszę się, że miałem okazję i szansę reprezentowania naszego kraju na Eurowizji, bo to było moje wielkie marzenie i ono się spełniło. No, co mogę więcej powiedzieć? No, było, minęło. W wywiadzie dla pewnego zagranicznego portalu eurowizyjnego jakiś czas temu powiedziałeś takie zdanie, że wciąż uważam, że to była dobra piosenka, ale z fatalną prezentacją sceniczną. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak patrzysz na ten występ z perspektywy czasu? No tak, no minęło trochę czasu. Tak jak mówię, no widziałem to 3 razy, więc za każdym razem łapałem się za głowę i mówiłem, matko, jak ja mogłem popełnić taki błąd? No, jak mogło się to zdarzyć? Natomiast już też kilkakrotnie powtarzałem, jak wiele mnie to kosztowało trudu, jak wiele przygotowań i jak wszystko było na mojej głowie i jak mało było czasu na to, żeby się przygotować i jak bardzo chwytałem się wszystkiego, czego się tylko dało, żeby coś, cokolwiek mieć już z głowy. No i tak też było z choreografią do tego utworu, z oprawą sceniczną. Znajomy powiedział, że może się tym zająć, więc ja byłem przeszczęśliwy. Mówię, dobra, super, coś z głowy przynajmniej. Natomiast później już było za późno, no, żeby coś zmienić, żeby powiedzieć, że to nie gra i nie działa.
wszystkie były kamery już poustawiane, wszystkie już ujęcia były przygotowane, światło było przygotowane na ten właśnie występ i na to, jak to ma wyglądać. No więc szans na to, żeby to zmienić, już nie było na miejscu. No więc jedyne, co mogliśmy powiedzieć, robimy, no. Robimy jak umiemy. Natomiast ten utwór jest dobrym utworem. Nie można powiedzieć o tym, że Legenda jest złym utworem. Gdyby to był zły utwór i gdyby to się kompletnie nie podobało, no to nie wygralibyśmy polskich preselekcji. No bo jak? I to tak zdecydowanie to sam było wygrane. Sam nie siedziałem i nie wysyłałem na siebie SMS-u, bo nie wiem jak. Natomiast za wszystkie głosy oczywiście bardzo dziękuję i za to, że ludzie zaufali, że to może być coś. Natomiast też nie skończyliśmy aż tak fatalnie, no nie skończyliśmy na ostatnim miejscu, dostaliśmy gdzieś tam 40 kilka głosów, z tego co pamiętam największe kraje typu Niemcy, Hiszpania, Francja, dostaliśmy od nich całkiem wysokie noty. To było ciekawe, że tam nie były. Od Rosji, natomiast w naszym półfinale było mnóstwo krajów bałkańskich. No i te wszystkie noty były porozkładane jakby po nich, no więc od krajów bałkańskich nie dostaliśmy żadnych punktów, no bo one były już porozkładane między sobą, no jest tak, no zawsze było i zawsze chyba będzie, odrobinę politycznie. Natomiast ja jestem nadal dumny z tego, że na tej Eurowizji wystąpiłem, że udało się to do samego końca przygotować i występ, no co by nie mówić, może się podobać lub nie, ale był też profesjonalny, no to wszystko brzmiało w 89% tak, jak miało brzmieć. No wyglądało tak, jak miało wyglądać. No to też nie było tak, że coś nagle się wydarzyło, co nie miało być. No tak było przygotowane, natomiast to było złe, ale tak było przygotowane. Było to zbyt teatralne, no zbyt podniosłe. No kompletnie było to niepotrzebne na Eurowizji. Na Eurowizji nie chce się oglądać takich rzeczy. Teraz to wiem i wiem, że drugi raz nie popełniłbym tego błędu. A jak mogłaby wyglądać Legenda, gdyby zaczynać od początku? Zdecydowanie same wokalistki, kolorowe stroje, wokalistki, które jedynie co, wirują, kręcą się, ale to wszystko bardziej podciągnięte od strony muzycznej, bo jednak Legenda jest dość trudnym utworem. Ale jak fantastycznie wyszło. Więc jak jeszcze dodaje się jakieś trudności w tym wszystkim, to może być faktycznie za dużo. Więc same wokale by były kolorowo, dużo by się działo na scenie, ale nie za dużo i niezbyt jakoś tak wzniośle i podniośle. I nie byłoby jabłek, no. To może byłby jeden minus, bo wtedy jakby nie było jabłek, to bym nie mógł powiedzieć, że byłem pierwszy. No właśnie. No też pytanie, na ile tak naprawdę miernikiem sukcesu na Eurowizji jest wynik i te liczby. To Donatan i Cleo w tym roku bardzo mocno podkreślali to, że to jednak ich zdaniem co innego się liczy. Przede wszystkim to, żeby pokazać to, co się robi, swoją muzykę, swoją kulturę. A tu jeszcze było dużo wspólnych elementów między tobą a nimi, między innymi w postaci wokalistek z Mazowsza. Mazowszanki, tak. Właśnie, więc to był bardzo mocno taki narodowy, ludowy akcent. Przy okazji tak? Powiem, bo jedna z wokalistek Mazowsza, która była w tym roku z Donatanem i Cleo, Ania nagrywała pierwotną wersję Legendy ze mną. Ania miała jechać ze mną, natomiast, że tak brzydko powiem, zaciążyła. No i niestety to wszystko tak działało, tak się wszystko zmieniało, jak w kalejdoskopie. Musiałem szybko zmieniać wokalistkę, musiałem szukać kolejnej i strasznie chciałem, żeby Ania pojechała ze mną na tę Eurowizję, natomiast później już po występie naszym w polskich preselekcjach no nie było szans też na to, żeby zmienić, żeby działać, żeby Anka wróciła po ciąży. Już zostaliśmy w takim składzie, w jakim praktycznie byliśmy też w polskim finale.
Więc Anię strasznie przepraszam, że nie pojechała ze mną pierwszy raz, ale pojechała za to drugi raz, więc jednak sprawiedliwość jest. Tak jeszcze a propos występu, przypomniał mi się taki suchar, nie wiem, czy powinienem go mówić, ale taki suchar krążył, pan Dariusz Lewandowski bodajże, jeśli dobrze pamiętam, był autorem, reżyserem całego występu i też jest głównie znany, jakby nie było w świadomości popkultury, z roli w serialu Klan. Tak. No i tak się niektórzy podśmiewali, że w tym roku choreografię robiły Darek z Klanu, to w przyszłym roku może Rysiek z Klanu powinien spróbować. Ale Rysiek zmarł. Tak, niestety. Nie wolno o zmarłych źle mówić. Teraz. Przepraszam bardzo, zmieniamy temat w takim układzie. Ale Czesia by mogła. Na przykład tak, po znajomość jako żona. Chociaż teraz nie śledzę. Taneczne rzeczy to ta. Bożenka. Tak, no, w tańcu z gwiazdami ostatnio. Tak, że to się zmienia wszystko bardzo dynamicznie. Oczywiście. No tak, no udało się to 13 miejsce zdobyć. Trudny był to półfinał i tak jak mówiłem, wynik to nie jest aż tak istotna rzecz. A ta piosenka miała ogromne poparcie w Polsce, chociażby z tego powodu, jak doskonale sobie poradziła w preselekcjach. I że w ogóle, przecież to była dzika karta zgłoszona między innymi dzięki temu ogromnemu poparciu OGAE Polska, które bardzo chciało widzieć legendę w Oslo. Ja powiem, że tylko i wyłącznie dzięki ogromnemu poparciu nie tylko i OGAE, ale w ogóle różnych innych grup eurowizyjnych, które bardzo wspierały, wysyłały e-maile, bombardowały telewizję polską, żebym dostał tę dziką kartę z utworem Legenda. I co, no wywalczyli, no tak się udało. Ja już mogę teraz powiedzieć po jakimś czasie, że ja zostałem zaproszony na spotkanie, miałem tego nigdy nie mówić w życiu, ale powiem. Zostałem zaproszony na spotkanie do Telewizji Polskiej i powiedzieli mi, dobrze, damy panu tę dziką kartę, natomiast niech już pan uciszy tych ludzi, bo my nie możemy się przebić przez pocztę naszą, bo po prostu dostajemy tyle maili, takiego spamu, że Mroziński ma być, że to jest po prostu już chore. No niech pan ich uciszy. Myślę, że to jest istotne właśnie, że mimo, że ten wynik może nie był aż tak dobry i wszyscy oczywiście bardzo chcieliśmy Polskę widzieć w finale, to ważny jest ten odbiór i to, że to była taka niby porażka, ale z jakąś taką namiastką zwycięstwa, że jednak pokazaliśmy to, co chcieliśmy pokazać. Nie do końca. No, ale... To też nie jest tak pięknie. Każdy medal ma dwie strony. Mhm. I tak jak Mroziński do pewnego momentu był w ogóle prawie, że nawet i bohaterem narodowym w związku z tym, że wygrałem ten polski finał i że to się udało i że dostałem dziką kartę i tak strasznie wszyscy we mnie wierzyli i później nagle okazało się, że jednak no, nie przeszliśmy do finału i później Mroziński był ten ble, Mroziński był ten potworny, Mroziński był ten, co zepsuł, Mroziński był ten, co był najgorszy, co pokazał wieś, co, wiesz, to się wszystko potwornie zmieniło, to nie jest tak, do tej pory zresztą w wielu umysłach eurowizyjnych fanów, jestem tym, który był najgorszy, tym, który był zły, tym, który zepsuł. Mimo, że wcześniej byłem ten najlepszy, wiesz. Troszkę narzekałeś na brak wsparcia od Telewizji Polskiej, natomiast w tym roku Donatan i Kleo bardzo pozytywnie oceniali swoją współpracę. Czy myślisz, że coś się zmieniło i wyciągnięto wnioski z tego właśnie, z tych lat? Ja powiem szczerze, ja miałem taką nadzieję. Trochę rzuciłem się też na pożarcie lwom, bo wiedziałem, że jak zacznę dyskusję, no ktoś zawsze musi zacząć, wiesz, dyskusję, ktoś zawsze musi zacząć rozmawiać o problemie. Tak, Donatan i Kleo mieli pomoc od telewizji. Myślę, że dużo się zmieniło. Dużo się zmieniło w podejściu, w działaniu. Wyszli, zadziałali, zrobili, skończyli na genialnym miejscu. Też tak uważam, No po prostu, naprawdę, no, po tych latach, gdzie nie było żadnego sukcesu, nie dochodziliśmy do finału, nagle skończyliśmy na tak wysokim miejscu i halleluja! Dokładnie. Dziękujemy. Dokładnie tak. Przed rozmową z tobą wczoraj rozmawiałem krótko z Szymonem Stelmaszykiem i powiedziałem mu, że będę z tobą rozmawiał. On powiedział, że to z Marcinem możesz porozmawiać na każdy temat, dosłownie. Między innymi zdradził mi taką ciekawostkę, że lubisz gotować i że dobrze ci to wychodzi. Kocham gotować. I z tego też tytułu... Momencik. Będziemy gotować? Masz jakieś patelnie? I z tego też tytułu Szymon poprosił o przekazanie pytania do ciebie od Szymona. I to pytanie od Szymona brzmi,
Jakie jest twoje ulubione cake to bake i czemu nie jest to cheesecake? Chyba wiedział, jak strasznie nie znosiłem tych dwóch utworów. O matko. No tak, no to były najgorsze dwa utwory w tym roku, których nie byłem w stanie znieść. No nie wiem, no to tak się zdarza, że tak się ma po prostu taki utwór albo takie kilka utworów w danym roku, który po prostu... Wiem, co czujesz. Jak słyszysz, nóż się otwiera w kieszeni. O to chodzi. Pewnie wiele osób tak też miało i z legendą, co rozumiem. A tak jeszcze przepraszam, przypomniał mi się a propos legendy, że będąc w Kopenhadze rozmawiałem z kilkoma zagranicznymi dziennikarzami a propos właśnie Polski, jak wspominają Polskę i kilka osób wymieniło, że ich ulubionym utworem polskim jest Legenda. Także to też świadczy o tym, że mimo, że ten wynik czysto punktowy, cyfrowy nie był może taki, jakbyśmy chcieli, to innego rodzaju sukces ta piosenka odniosła i to jest fajne. Jeszcze wracamy do tematu jedzenia, bo właśnie. Więc tak, drogi Szymonie Stelmaszyku, bo wiem, że będziesz tego słuchał. Moje ulubione ciasto to oczywiście ciasto marchewkowe z ogromną tą icingiem, jak się to mówi po polsku. No to co się na górze jest. Poddaję się. No tak, no tam taki frosting icing jest. Jednak Londyn robi swoje. No ta polewa, no słowo polewa mi brakowało. A polewa po prostu. Ta polewa taka biała, z twarożka. Uwielbiam. Cheesecake, jeśli chodzi o cheesecake, to cheesecake mojej mamy. O, genialny. Kocham cheesecake mojej mamy. To było tyle, jeżeli chodzi o tematy kulinarne, a teraz bym chciał przejść do tematów teatralnych, bo jeszcze zanim pojechałeś na Eurowizję, to już byłeś, aktorem teatralnym z naciskiem na musical, który miał za sobą już sporo sukcesów w Teatrze Roma, Upiór w Operze. Chwilę później chyba już zaczęli się Nędznicy, prawda? Jakoś tuż po Eurowizji, jeśli dobrze pamiętam. Tuż po Eurowizji, tak, Nędznicy. Natomiast ja jeszcze w międzyczasie też zagrałem w boybandzie i później jeszcze kolejny spektakl muzyczny, Notre Dame de l'Histoire. Później jeszcze grałem ducha w takim kabarecie muzycznym. No, trochę tych ról było. Natomiast wracając do Upiora w Operze, to był mój debiut teatralny. Na drugim roku szkoły moja znajoma wyciągnęła mnie na casting, mówiąc, że koniecznie musimy iść na ten casting i musisz zaśpiewać ze mną. Zresztą to była Ania Czartoryska, która mnie strasznie namawiała na to, żebyśmy poszli razem na ten casting i tam zaśpiewali. Natomiast Anka zrezygnowała z castingu w ostatniej sekundzie, a ja zostałem. I nagle było, no dobra, czyli ja mam brać udział w tym castingu. Wziąłem udział w castingu, tam było chyba 5 czy 6 etapów. Jakieś kompletne szaleństwo. No i ostatni etap polegał na tym, że nasze nagrania zostały wysłane do Andrew Lloyd Webbera. No i Andrew Lloyd Webber, czyli twórca The Phantom of the Opera, wybrał mnie jako pierwszą oryginalną obsadę upiora w Polsce. No i to był dla mnie ogromny zaszczyt, bo ja wtedy zaczynałem rok trzeci w mojej Akademii Teatralnej. Przeszedłem na indywidualny tok nauczania, bo inaczej się nie dało. Część przedmiotów została zaliczona na podstawie mojej pracy teatralnej, natomiast ja jeździłem między próbami od 10 do 14 i jechałem szybko do szkoły na 14.30, zaczynając zajęcia do 17.30, żeby na 18 wrócić na próbę i do 22 siedzieć. Tak dzień w dzień. Więc to też był bardzo ciężki okres, natomiast to był jeden z najlepszych okresów mojego życia. Nie wiedziałem, co to nuda. No i dostałem taki ogromny, ogromny prezent od życia, czyli główną rolę w teatrze muzycznym, najlepszym teatrze muzycznym w Polsce. Z tak legendarnym, że tak powiem, spektaklem. No to był naprawdę duży sukces, taki debiut. No właśnie, dlatego na tej Romie chciałem się skupić. Po tym debiucie, tak jak mówisz, w Upiorze byli Nędznicy. Spektakl, który mi osobiście strasznie się podobał, bardzo, bardzo. Też miałem przyjemność być na ostatnim spektaklu, tym pożegnalnym, kiedy to już było tak, że już nie grałeś od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy już nie byłeś w obsadzie. Tak.
ale na ten ostatni spektakl się pojawiłeś i zapadł mi w pamięci ten moment, w którym wchodzisz na scenę, chyba żeby zaśpiewać Pusty stół i puste krzesła i wtedy brawa na widowni, kiedy tylko wchodzisz. To był strasznie, strasznie fajny. Tak, nikt nie spodziewał się, że będę. Ja z teatru odszedłem w grudniu. To też było takie dziwne pożegnanie, bo przecież wszystko szło tak, jak miało iść, wszystko było tak, jak miało być. Natomiast gdzieś w środku mojej głowy zrodził się pomysł, że może jednak potrzebuję trochę czasu dla siebie, że nie jestem gotów na to, żeby przez 5 lat dzień w dzień być w teatrze i grać cały czas. I poszedłem do pana dyrektora Kępczyńskiego podziękować mu za współpracę. Pamiętam, otworzył oczy bardzo szeroko ze zdziwienia, że jak to ja mogę rezygnować z teatru, że przecież żaden aktor nie rezygnuje z teatru. To teatr może rezygnować z aktora, natomiast aktor nie rezygnuje z teatru. Natomiast podjąłem taką decyzję, nie wiem czy słuszną, czy nie, może nadal grałbym w Romie, natomiast w Romie mnie już teraz nie ma, nie ma mnie w Polsce, z czego też się aktualnie cieszę, bo poszedłem krok dalej, stwierdziłem, że zrobię coś innego, zrobię coś nowego. Wrócisz kiedyś do Teatru Roma, bo jest taki spektakl, musical, kontynuacja Upiora w operze, Love Never Dies, który jeszcze nie był w Polsce wystawiany. Myślę, że prędzej czy później będzie. Gdybyś dostał propozycję od dyrektora Kępczyńskiego, żeby wrócić do Romy i kontynuować swoją rolę z Upiora w operze w Love Never Dies, właśnie przyjąłbyś tę propozycję? Ja dostałem propozycję, żeby zagrać po raz kolejny w Upiorze w operze, bo Teatr Roma wystawiał go też w Białymstoku. Natomiast odmówiłem tylko z tego względu, że nie było mnie w Polsce i nie planowałem też powrotu. Poza tym, tak jak mówię, no podjąłem też decyzję, że jest czas na muzykę, a nie czas na teatr i aktorstwo. Natomiast Love Never Dies widziałem 2 albo 3-krotnie na West Endzie. I jakie wrażenie? Ja bardzo lubię muzykę z tego musicalu. Nawet wolę drugą część Upiora niż pierwszą. Jest barwniejsza, jest mam więcej innych rodzajów muzyki w sobie i barw niż Upiór. Upiór jest jednak takim klasycznym musicalem. Natomiast Love Never Dies, czyli druga część Upiora, jest rockowa, jest klasyczna, tam wszystko się przewija. To jest coś ciekawego. Myślę, że gdyby pojawiła się taka propozycja, to bym przemyślał. To a propos, chciałem zapytać, czym w takim razie dokładnie zajmujesz się w Londynie? Do Londynu przeniosłem się rok temu. Podpisałem kontrakt z wytwórnią producencko-nagraniową. Na początek na 2 utwory, na wyprodukowanie, wykończenie i promocję tych utworów. Też to nie jest tak, że poszedłem, powiedziałem, podpiszcie ze mną kontrakt, tylko na to też był jakby specjalny casting, bo w Anglii na wszystko jest casting. To nie jest tak, jak ktoś chce iść do szkoły czy na studia, to też ma casting. Jak ktoś szuka współlokatora, to robi casting na współlokatora. Anglia jest dość ciężkim krajem, bo tam na jedno miejsce, tak jak w Polsce jest 30 osób, tak w Anglii jest 300. Więc to też nie jest tak. No, poszedłem na ten casting, na castingu zainteresowali się, stwierdzili, że chcieliby ze mną nagrywać. No i tak też podpisałem ten kontrakt z nimi. Nagrałem 2 utwory, które mają już swoją finalną wersję. Teraz będziemy nagrywać teledyski do nich, no i zaczynamy całą promocję. Niedługo. Będzie płyta z tego? Finalnie tam? Zobaczymy, no to zobaczymy, jak to się sprzeda. Najpierw zaczynam od tych 2 utworów małymi krokami. Ja też się nie śpieszę, bo nie mam po co się śpieszyć. Jakbym się chciał strasznie śpieszyć, to bym zaczął w wieku 16 lat nagrywać utwory. W wieku 18 lat próbowałbym być Justinem Bieberem itd. Natomiast to mnie nie interesowało. Wiem, że w tym roku też śledziłeś konkurs piosenki Eurowizji. Ja śledzę co roku. Ja bardzo lubię ten konkurs. Śledzę co roku od 8 roku życia, więc tak jak mówię, no ja jestem też jednym z fanów Eurowizji
i zawsze lubiłem to oglądać. To było święto rodzinne, wszyscy siadaliśmy przed telewizorem, oglądaliśmy, emocjonowaliśmy się, wybieraliśmy swoich ulubieńców, przetrwaliśmy cały system głosowania, który kończył się najczęściej koło 12, pierwszej w nocy za każdym razem, więc ja jako taki mały grzmot biegający po domu o godzinie pierwszej świętowałem razem ze zwycięzcami, więc to jakby była tradycja u mnie w domu, oglądanie Eurowizji, więc śledzę co roku, tak. I w tym roku także śledziłeś. Która piosenka była twoją ulubioną w tym roku? W tym roku, od momentu, kiedy poznałem Conchitę Wurst. Właśnie, przepraszam, że ci przerwę, tak. W trakcie London Eurovision Party, tak, pewnie. Tak. Poznałem Conchitę Wurst i zobaczyłem, jak genialny jest to performer. A tworzący postać Conchita Wurst, czyli Tom, jak bardzo jest to z nim złączone, jak bardzo jest to zżyte, jak bardzo jest to... To była nowa postać, to było coś stworzonego, coś... można powiedzieć nawet i teatralnego, Szapoba, bo to nie jest łatwe stworzenie takiej postaci. Oglądanie różnego rodzaju występów drag queen zawsze kojarzyło mi się z czymś kompletnie nienaturalnym i nie lubię tego. Nie podobało mi się to nigdy. Natomiast tak jak kompletnie złożoną postacią jest Conchita Wurst, no to ja byłem zachwycony całym występem, całą oprawą, tą otwartością, tym dobrym sercem. Coś niesamowitego. No, Conchita dla każdego miała czas, dla każdego znalazła chociaż sekundę, żeby podziękować, porozmawiać, podać rękę, podpisać się, zrobić sobie zdjęcie. Nigdy nie było takiego, że ojej, jestem już zmęczony, już nie mam siły. Nie, za każdym razem, kiedy ktoś podchodził, to Conchita była przeszczęśliwa, że może tę osobę poznać. A przy okazji na scenie była po prostu miażdżąca. No to jeszcze silny głos, a tym bardziej dla wokalisty. Wiem, jak ciężko jest śpiewać i takie dźwięki, wiesz, i tak długo te dźwięki trzymać i być tak... profesjonalnym w tym wszystkim. No, szapoba, więc dla mnie to był zwycięzca murowany i wielu osobom mogło się to nie podobać. Wiele osób mogło twierdzić, że jest to tylko zwycięzca z powodu kontrowersyjnego wyglądu. Owszem, kontrowersyjny wygląd jest, no ale proszę, gdybyśmy sobie tak wrócili, wiesz, kto pamięta z ludzi Lenę w Polsce? No zapytasz Lena, ktoś kojarzy Lena? Nie. Ktoś kojarzy Alex Rybak? No nie, ludzie w ogóle ich nie kojarzą. Natomiast jak powiesz Conchita na ulicy, zapytasz kogoś Conchita Wurst, wszyscy wiedzą, że to jest Conchita kiełbasa, że to jest facet, kobieta z brodą, wiesz, no to wszyscy wiedzą. No więc kontrowersyjny wygląd jest, nie można udawać, że nie. Natomiast z drugiej strony jest ogromny talent, ogromnie ciężka praca, nad stworzeniem postaci, nad nauką śpiewania w taki sposób, nad gestykulacją, nad chodzeniem, nad wszystkim. Ogromnie ciężka praca i opanowana do perfekcji i do mistrzostwa, więc szapoba, w ogóle zwycięzca dla mnie w tym roku, idealny i tak, jak najbardziej. Ale widowisko w tym roku było genialne. I muszę przyznać, że naprawdę wyglądało to świetnie wszystko. Scena była wow, po prostu mistrzostwo. Cała ta otoczka też super. Prowadzący w porządku, na luzie. No, wszystko było tak jak trzeba, więc naprawdę w tym roku fajnie. Czy jest taki artysta polski, którego widziałbyś w barwach naszego kraju w Wiedniu? Doda! No nie wiem, tak się śmiejemy, ale może coś, jednak nutka powagi była w tym stwierdzeniu, czy nie? A czemu nie? Doda, ja od zawsze Dodę uwielbiam. Uważam, że jest świetna, że jest na światowym poziomie, że jest jedną z niewielu artystek popowych w Polsce.
bo w Polsce nie ma rynku popowego, nie ma muzyki pop w Polsce, to jakby nie istnieje i na świecie wszyscy mówią, no jesteście świetni w robieniu muzyki rockowej, jesteście bardzo dobrze w robieniu muzyki alternatywnej, ale muzyka pop u was po prostu nie istnieje. I coś w tym jest, no jak posłuchamy utworów polskich popowych, no to ociera się momentami to w warstwie tekstowej o Disco Polo. Tylko dlatego, że zostało stworzone coś takiego jak Disco Polo wcześniej i że ludziom się to kojarzy. Natomiast gdyby nie powstał taki jakby tandetny system robienia Disco Polo, to te utwory Disco Polo mogłyby być w lepszych produkcjach, mogłyby być utworami popowymi w Polsce. Natomiast po angielsku wszystko brzmi fajnie, no baby, baby, I love you i my się cieszymy i wszyscy to śpiewają i wszyscy to znają. Natomiast gdy przetłumaczymy to na polski, to jest kochanie, kochanie, kocham cię, kocham. No i brzmi to już no tandetnie, no brzmi to potwornie. Natomiast Doda gdzieś tam znalazła ten balans w tym wszystkim i jej utwory są fajne, kolorowe, popowe, ludzie je znają, są chwytliwe, jej widowiska są świetne, no są na światowym poziomie, jej koncerty są na światowym poziomie. Więc czemu nie pochwalić się naszą artystką? No to jest też jedna z niewielu artystek, przecież która została nagrodzona jakby też w Europie i na świecie. No ona została doceniona. Nie możemy o tym zapominać. A że jest kontrowersyjna, no i co? No i dobrze, no. Conchita też była kontrowersyjna. Doda czemu może nie być kolejną Conchitą? Ja uważam, że Doda ze świetnym utworem, ze świetnym głosem, który ma, często jest to niedoceniane, ludzie nie doceniają Dody wokalnie, natomiast Doda świetnie śpiewa, świetnie wygląda, świetnie się rusza, angielski ma średni, żeby nie było, że taka jest cudna i wspaniała tylko, no to czemu nie? To takie jeszcze, no zadam właśnie standardowe pytanie. Troszkę może już na nie odpowiedziałeś w poprzedniej części tej rozmowy, ale wróciłbyś na Eurowizję, gdybyś miał fajny utwór, który doszedłbyś do wniosku, on mógłby sobie poradzić, bo też nie każdy fajny utwór dobrze sobie poradzi na Eurowizji, to też zdajemy sobie z tego sprawę. Oczywiście. Ale czy gdzieś w twojej głowie jest jeszcze taka myśl, że jest to możliwe, że jeszcze kiedyś pojawisz się na Eurowizji? Ja nigdy nie mówiłem nie. I nigdy nie powiedziałem, że o nie, Eurowizja jest ble, bo nie doszliśmy do finału. Nie, w żadnym wypadku. Eurowizja jest nadal świetnym eventem Europy, świetnym koncertem, konkursem, szansą na to, żeby razem spędzić, zintegrować się, poznać, pokazać swoją muzykę, pokazać swój talent, a przy okazji podzielić się gdzieś tam też dorobkiem muzycznym nie tylko kraju, ale i samego siebie. Nie mówię nie, natomiast tak jak mówię, no musiałbym wiedzieć, że to teraz i to, i że jestem gotowy, i że to ten utwór, i że są finanse, i że to wszystko zadziała. Może za rok, za dwa, za trzy, za cztery, albo za pięć, nie wiem. Natomiast nie nastawiam się też na to. Jakby moje życie się kręci dalej i nie kręci się wokół Eurowizji. To też jest jakby coś, czego się nauczyłem, bo jakby rok po Eurowizji miałem wciąż takie, coś mnie trzymało wewnętrznie, że wiesz, no ta Eurowizja jednak i gdzieś tam ta łatka została przyklejona, Eurowizja, pan, który przegrał Eurowizję, wiesz, gdzieś to było przyklejone i fani eurowizyjni, wiesz, którzy, zawiódł nas, no gdzieś to było, no istniało coś takiego, istniało to w mojej głowie, ja musiałem to sobie też przetrawić. Eurowizja nadal lubię, oglądam, natomiast wiesz, nie kręci się to wokół Eurowizji, że szykuję moje utwory teraz na Eurowizję. Szymon Stelmaszyk jest zawsze moim takim jednym z pierwszych odbiorców, bo bardzo mi pomógł też podczas Eurowizji, zaprzyjaźniliśmy się zresztą z Szymonem bardzo i on jest takim jednym z pierwszych odbiorców moich utworów. Więc te moje gotowe utwory przesłałem do Szymona teraz i mówię, Szymon, powiedz jak? No i Szymon tak, no dobrze, tylko musiałbyś tu skrócić kawałek. Ja mówię, Szymon, nie patrz, że eurowizyjnie, tylko proszę cię, po prostu
posłuchaj utworu, jakbyś słuchał tego w radiu, jakbyś jechał samochodem i miałoby ci to kompletnie nie przeszkadzać, a z drugiej strony miałoby ci to zapaść w pamięć odrobinę chociaż. No jak tak, to super. Natomiast już miał takie właśnie, że a tu bo coś później będziemy musieli skrócić, a tutaj nie, to ten instrumental jest niepotrzebny, bo on tylko przedłuża utwór. Także nie robię teraz utworów na Eurowizję, nie szykuję utworów na Eurowizję. I nie szykuję sam siebie też na Eurowizję. Jak się zdarzy, jak to Donatan mówił, naród wezwie. Powoła do broni, dokładnie do broni. Mówiąc, tak. Tak, jak naród powoła do broni, to wtedy pomyślimy. Natomiast nie woła do broni na razie i ja też nie jestem gotów na to, żeby do tej broni sięgać. Bardzo, bardzo ci dziękuję za wizytę w audycji Dobry Wieczór Europo. Bardzo było mi miło z tobą porozmawiać. To ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Trzymam kciuki za dalszy rozwój wydarzeń, za dalszą karierę. Oby się wszystko układało po twojej myśli. Nie dziękuję. Oczekujcie Martina Ficha już niedługo.